Cześć, z tej strony FRL i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiaj wraz z moimi klanowiczami postaramy się przejść jak najwięcej poziomów w trybie walka z bossem. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie przeszliśmy Boss Insane 1, zostawiliście aż 800 tysięcy wyświetleń i 43 tysiące łapek w górze. Jestem naprawdę zaskoczony, mega serducho dla was, a w dzisiejszym odcinku postaramy się przejść Boss Insane 1, 2, 3, a może i 4. Więc na samym początku umówmy się, jeżeli uda nam się pokonać bossa w wielkim stylu i pokonać dotychczasowy rekord, rozwalcie system i zostawcie pod tym filmem tak 50 tysięcy łapek w górę. Ja wiem, że jest to możliwe, bo już nieraz pokazaliście klasę zostawiając masę łapek w górę pod moimi odcinkami. Ale zanim zaczniemy walczyć z bossem, chciałem zaprosić wszystkich wysokopucharkowych graczy 12 tysięcy plus do mojego klanu, który aktualnie jest drugi w Polsce i nazywa się The Farrell Team. Więc jeżeli jesteś aktywnym graczem, zapraszam cię serdecznie do mojego klanu. I na sam koniec chciałem dodać, że trwa wakacyjny konkurs. Za pierwsze miejsce jest do wygrania limitowana edycja konsoli PlayStation 4 Days of Play, a miejsce drugie, trzecie, czwarte i piąte wygrywa pakiet 360 gemów do gry Brawl Stars o wartości 100 zł. Jedyne co musicie zrobić, to zafollowować nasze Instagramy, czyli mój Nolifa, JJki, Yoshihito Mayoshi oraz Szymka Minecraft. Link oczywiście znajdziecie w pierwszej linijce w opisie filmu. Ja za was wszystkich trzymam kciuki. Teraz już nie przedłużam, zaczynajmy walkę z bossem. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Panda. Siemaneczko, Panda. Siema. Oraz Morks, który ma 1001 puszek na Shelly oraz plasterek i razem postaramy się przejść dzisiaj ekstremalny 3. Więc postaramy się, moi drodzy, przejść ekstremalny 3. Jeżeli nam się nie uda, postaramy wam się pokazać chociaż jak wygląda tryb God Mode, czyli tryb boski, gdzie bot zmienia się w kolor aż biały, tak? I po prostu no, bije po 10 tysięcy. Mam nadzieję, że uda nam się wytrzymać do tego momentu, a być może go pokonać. O, sąsiad zaczął borować w ścianie. Przepięknie. Mam nadzieję, że to słyszycie. Więc zostawcie łapeczkę w górę. Ała, ała! Turet. Dobra. Uleczył jeszcze mnie, przeżyłem to, stary. Zobaczcie, co się dzieje. Kolejna rakieta. Kolejna rakieta. Ja jestem taki rakietowy tutaj, wybuchowy. Wszystkie wciągam do odkurzacza w mojej pam. Okej. Okay. 72%. Nie jest źle. Za 20 sekund bot się stanie bardzo zły. No mam nadzieję, że to wytrzymamy. Ile musimy przeżyć? 6 sekund? 7? 10. Znaczy, przepraszam, minut, minut. Aha, 7, no. 7 minut, ja dziękuję. Dobra, dobra, uciekam. Te kolty są coraz bardziej niebezpieczne, mordeczki. Im wyższy poziom, tym one coraz lepiej celują. Lepszego aim im zamontowali. Jak mają lepszy kolorek, no to lepszy aim. Postawmy sobie tutaj działko. No i obijajmy tego bota, pomóżmy pandzie. Mork cofnął się, nie biorą power cubesa, wie, że nie może. Że panda był takim tankiem, miał najwięcej życia. Bo wtedy sobie nabija tego ulcika i może uniknąć na przykład takiego wave'a albo tego właśnie jego takiego, tej szarży. O, może w ten sposób, szarża to się, nazwijmy szarże. Morks chyba padnie, stary, czy nie? Ty już masz 7 power cubesów, dobrze idzie, mamy 49 HP na bocie. A to jest Insane 3, podkreślam. To nie jest jakiś tam jedynka, dwójka, trójka, praktyka jakaś. Wow, 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 turret, 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 uciekam, uciekam. Obijam boty. I rakiety na mnie lecą, czy nie? Nie, dobra. Rakiety na szczęście mnie nie atakują. Wściekły za 30 sekund. Ja mam już 9 kubów. Dobra, najsik. Super. Po ile bijesz na blisko? 5000 prawie. 5000, no to też ładnie. Widzę, bot na mnie trochę się sfokusował, więc kurde, na Morksa teraz. Ładnie tym ultem dostał, ci powiem, że nie było najgorzej. Ała, 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 ała. Turet, turet, turet. Nie no, jeszcze się stres pił góry i rakieta. Będzie ciężko to przeżyć, widzowie. Mam nadzieję, że się uda. Nie! Dostałem wave'em z drugiego końca mapy. Co tu się dzieje? 11 power cubesów, panda, nice. Ile tego tam się narespiło, ja dziękuję. Bierz tego cuba jeszcze po lewej, czy nie możesz? Za chwilę. Ja go biorę na siebie na razie. Nie, padam, 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 tu raczej. Nie, żyję, 370 HP. Dobra. Na szczęście wziąłem na siebie wave'a, więc ten wave cię ominął z Morksem. O. Zostało mu 135 tysięcy życia, 19%, ale to i tak mi się wydaje jest niemożliwe, żebyśmy go pokonali. Jakbyśmy przeszli Insane 3, to ja dziękuję. Zostawcie pod tym odcinkiem, nie wiem, 50 tysięcy łapek za coś takiego. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie. Jestem. Się. Zatrzymuję go, zatrzymuję go. Po prostu go spamuję, ty uciekaj. Dobra. Dobra. Jestem. Spamuję go dalej. Dobra, przeżyłem to jakoś. 100 tysięcy. 100 tysięcy mu zostało, dobra. Wziąłem na siebie kolejnego wave'a. Okej, okay, ja się poświęciłem.
po to, żebyście wy przeżyli. Leciałeś po tego cuba specjalnie, stary? No. Nie wiem, czy tak, czy dobrześ to zrobił. Nie wiem, czy żeś dobrze. Nie, no, dobrze. Jak on nawala tym udarem, no. Nie wytrzymam zaraz. 13k życia. Boss wpadł w furię. Uciekaj ultem! Nie. Najgorzej. 9% mu zostawiliśmy. Okej, okay, próba numer 3. Mam nadzieję, że tym razem się uda. 4%, było 9, były 4%. Teraz będzie, no będzie win. Będzie win, mówię wam. Okej, okay, moi drodzy, boss jest zły, ale obiliśmy go chyba rekordowo do 60%, co? Zanim był zły. No. Chyba tak szybko jeszcze go nie dobiliśmy, więc jest szansa, żeby go pokonać. Ta 400k ma tylko już. Ja cały czas go puszuję, nikt nie padł jeszcze. Niechcący zebrałem jeszcze cuba. Ja to troszeczkę moja pan będzie mocniej biła, więcej leczyła. Dzięki temu, wow! Pure... Nie no, znowu rakiety na farelu, leżę. Ja dziękuję. Nie idzie tego uniknąć, stary. Jest mega no, ciężko. Dobra, idę po cuba, bo tam jest. Idź po cuba, dobra, masz rakiety na sobie. Ja 10 sekund potrzebuję, żeby się zrespić. 7 cubów. No jeszcze tak z 4 by się przydały. Już poniżej 50%. Dobrze, super. 47% zostało, dokładnie. Dobra, jakoś tam odbiłem ten jego dobra, atak pierwszy. 300k. Uciekam, uciekam. Szarża ma? Tak, ma szarżę. Uciekam znowu. Rzucę wam leczenie do góry. Mam nadzieję, że te rakiety, dobra, poleciały. Okej. Okay. Niech lecą na mnie te rakietki. Żeby nie w turet. Morks, nie podchodź pod turet. Bo szkoda tureta. Leczącego. Dobra, 200. Nie, i tak 220. Go bot... Bot nam zgasił go. Ja uciekam. Dobra, 200k. 200k już? Wow. Tak. Ale idzie, ale idzie. Kochani, jak to jest do przejścia? To jest do przejścia normalnie. Idę do was bliżej. Mam rakiety na sobie jak coś cały czas, nie? No, dobrze. Boss jest wściekły. Okej. Okay. Jeżeli uda nam się go zabić, zanim wpadnie w furię, no to mamy to, mamy to. Tego power cuba nie podnoszę, ty go podnieś. Tureta rzucam ci. Kurde, akurat idealnie w wieżyczkę, no, no nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Nie. Czekaj. Ale fart. Dobra, ja je biję. Muszę się uleczyć. Tak, ulecz się. Dobrze, Morks go odciągnął. Tu jeszcze czeka na ciebie jeden turet, nie? Byku. Znaczy ten, przepraszam, cube. Dobra. Ale nie bierz chyba go na razie, czy bierzesz? No teraz nie. Nie, trzeba odpuścić. Dobra, padam. Padam, panda, musisz to przeżyć. 18 sekund. O, ma 105 tysięcy tylko. 15%, ale patrzcie jak już mocno bije. I te rakiety są coraz szybsze. No nie wiem czy ci się uda, mam nadzieję. Dobra, Morks się zrespił, ultuję go. Wziął go na siebie, na szczęście. Bij go Morks, bij go Morks. Ja od razu wpadam i spamuję w niego. 10%. Jadę z nim ostro. Jadę z nim ostro, chowam się za tureta. 63 tysiące, przeżyłem to jakoś. Puszuję go, padłem, padłem. 8%, 8%, dawajcie panowie. Resetujecie typa, resetujecie typa. Tego jeszcze nie było, chyba na polskim YouTuberze ktoś to nagrał. 27 tysięcy. Panda, 6k, uciekaj, uciekaj. 7 sekund i jestem. Ja od razu wpadam w niego jak dzik w paśnik. Na tej, na nieśmiertelności, aż nie mogę to powiedzieć. Jadę z nim, jadę z nim do końca. Jadę z nim, padłem. 2700. 40 HP. Wpadł w furię, panda. Co zrobił? Jest, zostawcie 50 łapek pod tym ogień. Topie. Co tu się wydarzyło? Wow! Boss Insane 4, ekstremalny 4. Jeżeli dobijecie pod tym filmem naprawdę wiele łapek, nagrywamy czwóreczkę na odcinek. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja się mega cieszę, że udało nam się ustanowić nowy rekord. Nikt chyba jeszcze na polskim YouTubie tego nie nagrał, więc przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. No i nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, ponieważ możecie wygrać konsolę PlayStation 4, bądź też pakiet 360 gemów. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!